Hej, witajcie, z tej strony Noxy i dzisiaj będziemy grali Kate w kleptomancję na midzie. Zaraz przejdziemy do tego, jak ma działać ten build i dlaczego dzisiejszy film jest spóźniony, ale najpierw sporo osób pytało mnie o to, jak wygląda moje stanowisko, więc pomyślałem, że na krótko nagram to i wam pokażę. Więc to jest to. To jest miejsce, w którym nagrywam. I coś niedługo się w nim zmieni, z tego względu pokazuję wam je właśnie teraz. Tego monitora nie będzie, bo kupiłem chwytak na monitory. Tak, wiem, okej. Dziwnie to brzmi. A ten nie będzie na tej podstawce, tylko będzie sobie wisiał tam z tyłu od biurka. I tutaj jest tablica kredowa. Patrzcie, ilość subskrypcji. 85 tysięcy wbiliśmy, a zostało 90. Ktoś musi zostawić subskrypcję, żeby było 90. Tak. Do ciebie mówię. Do ciebie. Ja nie wiem, jaki pajac mówi. Na krótko. Na krótko pokażę wam stanowisko. Na szybko, nie na krótko. Okej. Okay. No to wypadałoby zacząć od początku. Kolejna konstrukcja chyba niepoprawna językowo. Nieważne, nieważne. Nie po to tu się zebraliśmy. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby obejrzeć Kate z kleptomancją. Założenie jest takie. Złodziejka Kate. Kate się w miarę wolno skaluje, potrzebuje wielu przedmiotów. I co można zrobić, żeby mieć wiele przedmiotów? Można zabierać kasę przeciwnikom i wyciągasz im z kieszeni pieniądze. Kate ma duży zasięg, więc daje radę to robić dosyć łatwo, przynajmniej takie jest założenie. A potem szybko kupujesz sobie przedmioty. I jesteś szczęśliwy. Na przykład ja już dostałem jednego potka. Widzicie? Jestem szczęśliwy. O! Wow, już ile golda. Ej, spokojnie, Riot Games, spokojnie, spokojnie. Tyle mnie opluwaliście dzisiaj. Chyba Riot chce odkupić moją sympatię. Bo dzisiejszy dzień był generalnie mówiąc nie najlepszy dla mnie. Działo się dużo. Wow, wszedłem w to. Okej, okay, Riot Games, już mnie nie lubicie znowu. Jak widzicie, dużo golda wyciągam. Chciałem nagrać Kate na midzie, ale droga do tego była bardzo kręta. I nawet jak zaczynałem, to się nie spodziewałem, że będzie tak ciężko. Przede wszystkim wchodzę sobie na kolejkę i miałem tam już 10 minut chyba kolejki na rankedach. No to myślę, no dobra, normal będzie szybszy. Wiecie co? He, normal nie był szybszy, bo czekałem 15 minut najpierw. Tak jakby w tą grę nikt nie grał poza mną. Ej, o co ci chodzi? A tak jakby w tą grę nikt nie grał. A co potem? Jak w końcu mi znalazł grę, zostałem zautofilowany. Pytam gościa, zamienisz się ziomek? Nie, sorry, chcę mida. Totalnie rozumiem, no bo nikt nie ma, nie musi się zamieniać, prawda? Nie ma takiego obowiązku, to jest tylko i wyłącznie dobra wola. No więc co się dzieje dalej? Dodżuję grę, wchodzę na drugie konto, autofil znowu. Po kilku minutach, bo najpierw musiałem swoje odczekać, żeby dostać autofila. Nie ma to jak wbić się w bombę. Ale chciałem zgarnąć last hita. I nie mogłem obu rzeczy naraz zrobić. Okej. Okay. No to co? Znowu autofil. Co się dzieje dalej? Ten sam ziomek na dodatek na midzie. Pytam, he, to znowu ja. Może tym razem oddasz mida? Bo nie wiem, bo chcę tam zagrać na midzie, a nie na supporcie. Nie, dobra, dodżuję jeszcze raz. Trzecia gra. Mam zaznaczonego mida i topa, dostałem topa. No to zagrałem na topie. Ale byłem, wygraliśmy i tak dalej, dobry damage dealt miałem. Nie byłem zadowolony mimo wszystko z gry. Więc jej nie zobaczycie. I co? I po tamtej grze już teraz czuję, że nie mam nic do stracenia. I zagram to. I wrzucę tą grę, niezależnie od tego, ile razy zgankuje mnie Kane. Bo nie wytrzymuję psychicznie. Po prostu dzisiaj, naprawdę. A żeby dojść do tej gry, poza tą grą, którą... Albo nie, policzę z tą grą, którą zagrałem jedną, bo dostałem topa. A to w sumie zajęło mi jakieś 2 godziny. Nie, przepraszam, nie grałem jednej gry. Grałem jeszcze Kate w dżungli. Bo jeden raz zostałem przez ziomka troszeczkę zbejtowany. Nie byłem pewien, czy on się ze mną słapnie.
Bo wziął szywane. Ja pytam, czy mogę mi da? On wziął szywane. No to myślę. Okej, okay, dobra. Myślałem, że się ze mną swapuje w ten sposób. Okazuje się, że nie. Goście chciał grać szywaną na midzie, więc grałem Kate w dżungli i w tej grze z kolei strasznie nafidowałem. I z tego względu jej nie zobaczycie. No, ale tą grę już wrzucam niezależnie bez względu na wszystko. Znacie historię, wiecie dlaczego się dzisiaj spóźniłem z filmem i normalnie bym się nie tłumaczył, ale jest to temat, który chcę troszeczkę poruszyć, bo mówiliście. Patrzcie, jakie to było sprytne. O, szkoda kolego, że tutaj nie podszedłeś, żeby go hitnąć. Nie poruszałbym normalnie tego tematu, ale pisaliście ostatnio w filmach, że bardzo wam się to podoba, że filmy są regularnie i w sumie to pomyślałem, że nawet jeżeli dzisiaj się spóźnię z filmem, to muszę coś wrzucić dla was. Dla moich ziomeczków. Okej, okay, ciśniemy tego mida. No jak widzicie, teraz trafiła się naprawdę dobra linia. Wow, tutaj prawie double kill, 1v2. Znaczy, jeżeli by gonili, może miałbym dobla. Nie mogę tak mówić, bo to fałszywe reklamowanie, jeżeli ja mówię, że prawie double kill, a tak naprawdę to tylko wtedy, jeżeli by mnie gonili. Okej. Okay. Ciśniemy tutaj. Spróbujemy tą linię. O, dobra. Zabiję najpierw te zasięgowe miniony. Czy on się recalluje? Tak, recallnął się. I to jest dobre dla mnie, wiecie? Patrzcie go. Wow. Ej, to było strasznie dzikie. To było strasznie dzikie. Niestety już zaraz tutaj jest Gragas, a ja nie mam flesza. Mam nadzieję, że na to Q sprzątnę tamte miniony zasięgowe. Dajcie mi przeżyć. Dobrze, przeżyłem. Okej. Okay. Jest, mamy to. Czy stać mnie? Nie, jeszcze mnie nie stać na Storm Razora, to nic. Z run mam buty w 9:30, okej. Okay. I to jest o tyle ważne dla mnie, że nie będę sprzedawał tego podka. Potrzebuję slota na buty, więc... Aha, w sumie mam Warda jeszcze. Wow, ej, Gragas rzucił naprawdę ładne combo. Naprawdę zgrabnie. Ale musiał wszystko rzucić. Okej. Okay. To co, dalej ciśniemy mida i będę zgarniał więcej złota. Jeżeli inne linie nie będą przegrywały, jeżeli ja dalej będę wyciągał kasę z tego Gragasa w takim tempie, to jesteśmy w domu. Cokolwiek by to nie miało znaczyć. Oj, telefonie, oj, spokojnie telefonie. To ludzie wściekli o to, że nie ma filmu. Jest asysta. Co się stało? Oni obaj weszli w ten portal. To jest trollowanie. To jest naprawdę trollowanie. No ten frag? On nie miał jak uciec, gdyby tego nie zrobili. Okej, okay, ich drugie maksujemy A jak coś. Nie widzę Jaxa. Nie widzę Gragasa. Czy oni robią tutaj jakiś gangbang na midzie? Czuję się niebezpiecznie. Dobra, jest Gragas. Kane jest jeszcze na bocie. I popatrzcie, generalnie w tym buildzie chodzi o to, że ja kładę trapa. Trapy kosztują 20 many, tyle co nic. I autoatakuję gościa. Nie tylko po trapie oczywiście muszę, mogę. Po każdym spelu. Będziecie mnie jeszcze długo zaczepiali? Jakieś dziwne powiadomienia o mailach. Czy ja słyszałem Kane'a?
Bardzo możliwe, że Gragas zaraz będzie próbował swoich trików. Dałem się prawie zbejtować. Jak idiota. A, mam buty już. Spoko. On ma R-kę i on jest w stanie mnie zabić. Ta linia jest dobra, dopóki nie zje mnie na combo. A może to zrobić. Okej, nie ma sensu nawet używać bariery tutaj. Nie jest źle. Nawet mimo że oddałem tego fraga, trzymam tutaj dużo minionów. Znaczy mam sporą przewagę minionów, w ten sposób powinienem to powiedzieć. I mam golda z kleptomancji dodatkowego. Także jeżeli chodzi o złoto, to jestem mocno do przodu. Dużo mi dają buty, bo będzie się dużo łatwiej go połkowało. Jest coś, co mógłbym zmienić, że zbudować swiftnessy, a nie perki. Zwłaszcza na tej linii, nie? Ale szybki ten Teemo. Już się zastanawiałem, czy nie lepiej, gdyby się skampił. Nie bardzo wiem, jak to się dzieje, że... Okej, no wyciszam się. Bo ja nie rozumiem, dlaczego tyle tych powiadomień nagle. Muszę stać daleko od minionów. Okej, i trochę pograjmy agresywnie. Dobrze, jest mu ciężko. Tak naprawdę możliwe, że z flashem go teraz ogram. Czy oni zgarnęli naszą wieżę? Nie, jeszcze nikt nie zgarnął. Dobra, no to na pewno chcemy dużo wizji po bokach. Mam tego flasha, więc... I nie zabiję go teraz. Chyba, że... Okej. Okay. Defensywnie spalony flash. To nie jest jakaś super rzecz. Jeżeli to by go złapało. Smoli, prawda? Heal, Soraki! Dobrze, 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 że się zawahał. Mają Sorakę, muszę o tym pamiętać. Nie wiem, czy ktoś próbuje wchodzić do domu, czy nie. Tak. To chyba mój kot się tylko obija, okej. Okay. Dobra, no to Zil. I ciśniemy w Rapid Fire Kanona. Jej. Jeden za jeden. Co ten dziki kot robi? Ja nie wiem. Wy chyba tego nie słyszycie na mikrofonie. Albo ktoś się właśnie włamuje i będziecie tego świadkiem. Na kamerze, na wizji. Wow, nieźle. Jaxik. Czy dam radę jeszcze wyciągnąć golda trochę z tego? To by było super. On jest bez flesza. Dobrze. Najlepszy moment na zabicie go, jaki mogłem znaleźć chyba. Nie, nie najlepszy. Najlepszy byłby 10 sekund temu. Strasznie szybki jest Kane na asasynie. Strasznie, ale... Nie wiem, mogłem go uniknąć? Bo chciałem mocno zgarnąć tą wieżę, żeby wykorzystać fraga na Gragasie. Gragas jeszcze asystę dostał, tak by the way, także unlucky. Być może gram zbyt agresywnie. Ale nieważne, co się stanie w tej grze. Nieważne, jaki będzie młyn.
I tak ta gra ląduje na YouTube. Nie mam, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby siedzieć, nagrywać przez 3 godziny i nic nie wrzucić. Czekajcie, idę zobaczyć. Nie wiem, czy to kot? Jak podszedłem, tylko to udawała, że nie, to nie ja. Okej. Okay. Źle robię, że puszuję. Tak. Kurde, ale już chyba za późno na zmianę decyzji. Przepraszam, team. Przepraszam. To moja wina. Muszę zgarnąć to szybko, zanim przyjdzie Kane. Przyjdzie Kane? Czy nie? Ej, bo to go prawie wcale nie spowalnia. To tak nie powinno być. Dlaczego wyciszony telefon dalej mnie męczy cały czas? Nie wiem, rzucę go na łóżko. Tak się właśnie radzi sobie z problemami. I Graga zgarnął fraga. Not cool, not cool, ale ja mam Rapid Fire Kanona. Jeżeli bym schodził tam od razu na bota, możliwe, że Gragas na początku by nie zberścił... że na początku by nie zberścił Barda, chociaż nie jestem pewien. Bo najgorszy, bo tak to przynajmniej coś dostaliśmy. Chociaż to może być marne pocieszenie. Tu może być pocieszenie nasze, popatrzcie. Widzicie tego... Gina? O nie, 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 to nie jest nasze pocieszenie. Może jest. Chyba jest. Zabić ich wszystkich! Dobrze. Dobrze. 2-1, został sam Jax i ten Jax pushuje, jak widzicie, już naszego inhiba. Dobrze, dobrze, że się udało recallnąć. Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybciej. Go, go, go w niego, go. Ult, 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 ult. Na co czekamy? I teraz ultujesz? A nie wcześniej, jak mogłeś wieżę uratować? Trochę szkoda, nie powinien, znaczy powinien od razu ultnąć. No ale trudno. Co zrobisz? Najwyraźniej koleżka miał trochę inny plan. Ile golda? 630, sporo, sporo. I w takich momentach jak na przykład dostaję potkę, to wydaje mi się, że kleptomancja daje więcej niż inne runy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale poza tym, że dostajecie golda, to jeszcze jak dostaje AD, no to żadna inna runa nie daje AD. I wiadomo, że są takie, które zwiększają damage, jak kleptomancja, jak Little Tempo, jak Conqueror or Press the Attack, tylko one zwykle mają pewne warunki, które nie są tak proste do spełnienia, jak on patrzy, żeby rzucić R-kę. I dziękujemy panu. Jeżeli nie zagramy tego głupio, to mamy fragi, tak. I Teemo jeszcze zabił. Wow, super. Super, naprawdę. Tylko musimy to pusznąć, zanim Jax pusznie. Nie puszniemy szybciej. Okej. Okay. To w takim razie troszeczkę inna jest sprawa.
takim razie pytanie. Niedobrze, że Kajsa zginęła, ale Teemo się już cofnął, więc więcej nie powinni zgarnąć. To mnie pociesza. Czy zgarną więcej? No patrzcie, a jednak zgarną więcej. No dobra, no nie, ale niedużo, niedużo więcej. Generalnie mid inhib moim zdaniem jest wart więcej niż top inhib. I to jest właśnie to, co mnie pociesza w tej sytuacji. I myślę, że w miarę jest to dla nas worth. Jedynym problemem jest to, że zginęły dwie osoby i przeciwnicy mogą teraz robić barona. A mają bardzo dobry team do ustawiania trapów na obiektach. Dobra, jest Jhin, więc wątpię, żeby bez Jhina robili. Chociaż mogą, mogą. Puf. Dziękujemy. Wiecie co? Ona chyba zginie. Chociaż już nie jestem pewien. Nie, bo sfailował R-kę. Nie ucieknie mi. Jest! Dobrze, mamy fraga. Jax. Na Jaxa nie dam rady. Nie mam też żadnego lifesteala. Tylko żeby mnie zabić, chyba musi użyć flasha. Tak się zastanawiam. Co teraz budować? Bo mogę zbudować item podkryta. Super. Czy on go ultnął? Czy ty się dobrze czujesz? Dlaczego ty gonisz jeszcze? Aha, bo prawie zabija, okej. Nie, to było jednak złe. Dlaczego? Dlaczego on to sobie robi? Nie wiem. Gdyby nie ultnął Jaxa, który był już martwy, bo Jax już był martwy, nie oszukujmy się, to miałby... to miałby tego fraga i by nie zginął. Przeciwnicy mogą robić barona, chociaż Jax gra z Ignite'em. Ważna informacja, Jax gra z Ignite'em. A więc raczej nie powinni. Ja pójdę w taki ciekawy build, żeby mieć jak najszybciej 100% CDR-ów. A przynajmniej te 90. Na 90 mogę siedzieć. I teraz Blood BT, Blood Trister. Wydaje mi się, że to już są takie solidne przedmioty. Wow. Wow. Okej. Na topie były trzy osoby? Czy gdzie? Nie, Teemo zginął tutaj. Okej. To jest minus grania AD carry na nafidowanego Jaxa. Nic, czego bym się nie spodziewał. Chociaż było to mocno unlucky, że miał tego flasha Jaxik. Dobrze będzie, jak będzie Teemo grał z Teemem, bo... Teemo grał z Teemem, ja wiem. Zabawne. Tak, jak to powiedziałem, też się uśmiechnąłem. A jak będzie Teemo grał z nami, to będziemy mieli na niego blinda. Tylko że on będzie pewnie blinda używał... No jeżeli będzie używał za wcześnie tego blinda, to nie jest to dla nas dobre. Oj. Okej. Lifesteal mi na pewno pomoże. Teemo. Grzyby na baronie, grzyby baron. Dlaczego, Skarner, tam jesteś? Przecież to jest nasz baron. To jest nasz baron. Tak długo ich nie ma, popatrzcie. Ult?
Jeżeli on by go ultnął... Okej, okay, jeden za jeden. Jakoś... Wydaje mi się, że mocniejszy jest Kane niż nasz Skarner. I teraz pytanie, jak dobrze to zagramy tutaj. Mam naprawdę dużo wsparcia. Mam już mniej wsparcia. Okej. Okay. Zaczyna się robić niedobrze. Przeskoczył przez trapa. Fuck, te trapy nie zatrzymują. Bardzo się łatwo złapać, strasznie. Kurde, no powiem wam, unlucky trochę, unlucky. Ciekaw jestem, czy zrobię więcej damage'a od Jaxa pod koniec gry. To zobaczymy. Jeżeli zrobiłem więcej damage'a od Jaxa, to będę zadowolony. No bo ten Jaxik im spokojnie kieruje granie. Jeżeli ja będę miał więcej tego dipsa, to znaczy, że jednoznacznie mogę zrzucić winę w tej grze na team. Noxy, ale to nieładnie zrzucać winę na team. Ciekawe, czy dużo osób będzie mi to wytykało. Nie do końca rozumiejąc, o co mi chodzi. Okej. Okay. Czy oni teraz puszują? Okej. Okay. To jest jeden sposób na to, żeby... zgarnąć Barona trochę wolniej. O, Jaxik jest widoczny. Jej. To jest naprawdę jej duży. Dobrze, dobrze, dobrze. Timo, Timo! Co za wariat. Gdzie jest Jax, który nas zabije? Tutaj jest. Ej, ej, grzyb Timo pod koniec. Dwa fragi. Okej. Okay. A czy to było dobre? To gonienie? Nie, nie, nie było. A najgorsze było to, że wbiegłem w ulti Gragasa, które mnie na chwilę zestunowało. Wiecie, ono jak wbija w ścianę, to nie jest wtedy odrzucenie, tylko to jest stun. Chociaż nie wiem w sumie, czy to jest traktowane jak w grze, czy to się zmienia w stun faktycznie. Ale masz na sobie tą ikonkę stuna. Zobaczymy. Jeżeli uda mu się defnąć mida, bo topa na pewno się nie uda. Zobaczymy Kaisa, co zrobi z Teemo. Za wcześnie, Teemo, za wcześnie. Ale Jax chce zginąć. Co nie znaczy, że nie zgarnie jednego fraga. Patrzcie tego wariata. Okej. Okay. Przeciwnicy dalej nie zgarnęli Barona. No to jest nasza szansa. Jax nie żyje. Dlaczego jest tak mało entuzjazmu w tym? W teamku. Dlaczego wszyscy nagle nie biegną w stronę Barona? Szczęśliwi. Takie face checkowanie nie jest zbyt zdrowe, ale... Jaki wybór mam, co nie? Jaki mam wybór? Okej, okay, wszyscy są widoczni. Dobrze byłoby zgarnąć jakiegoś fraga jednak. Dobrze, jest jeden. Drugi. Jeżeli Jax sam nie zgarnie Barona... A nie wiem, czy nie może tego zrobić. Okej, okay, na razie nie zgarnia. No, jak widzicie, staram się. Robię wszystko, co jest w mojej mocy. Jax z flashem zawsze ma na mnie fraga.
Chyba, że... Chyba, że tak. Okej. I tak ma fraga. Tak go nie bije. On teraz odskoczy do niej. Ej, to jest nawet niezabawne. Timo dalej, farmi topa, creepy. I ten leci, bo on wie, że tego Timo zabije. Generalnie Timo jest control i to taka gra się nie powinna wydarzyć. Dobrze. Dobrze, nie oddał penty. Dobry zawodnik. Janko nic. O... Ale nie bardzo czuję to, co możemy zrobić w tej grze. Ile zdrowia ma Jax? Ma trochę itemów, co dają hapsy. W takim razie, nie Betek, tylko Botrk. Atak speed fajnie też działa z itemami podkryta. Ile golda? 200. Wiecie co? No przeciwnicy nas tak dopychają, że nawet nie bardzo mamy... Nie mamy żadnej inicjatywy na mapie. I to jest chyba największy problem. Że to, że oni jeszcze nie zgarnęli Barona, to jest ich błąd. Bardzo duży błąd. Ale oni decydują o tym, kiedy go zgarną. Jakby w każdym momencie, jeżeli pójdą w piątkę, to my nie mamy żadnej wizji. I nie możemy nic zrobić w sumie, żeby ich zatrzymać. Naszą jedyną szansą jest to, że się jakoś głupio powykładają. No to jest... No to powinien być frag. O, ult? Naprawdę? Okej. Okay. To takie nagłe. Tak się zastanawiam, ginę od samego tego ulta jego. Niedobrze. Miałem jeszcze flasha na wszelki wypadek. Jest szansa, że to przedłuża grę w ten sposób, że przeciwnicy dalej nie zrobią Barona, bo nie mają smite'a. Mogą się bać. Okej, okay, już koniec tej szansy. Już nas zrekcili. O. Okej. Okay. Janko, dawaj mida. Janko, jesteś naszą ostatnią nadzieją. Musisz bronić tego Nexusa. Sam, przez 15 sekund. Wiecie co? Wydaje mi się, że to nie wyjdzie. Ale... Mogę się mylić. Chyba się nie myliłem. Okej. Okay. To co, ja jestem kolejnym celem, tak? O, ten się kampi na ulta. Chciałbym, żeby skończyli. Chciałbym, żeby skończyli w tym momencie. Ale zabiłem Jaxa, który... Bo tak naprawdę, no nie widzę tutaj szansy na powrót. Ale może się mylę i może to będzie wielki comeback. Chociaż ten teamek tak... Nie bardzo widzę szansę na to, żeby obrócił grę. Okej. Okay. Czy Rapid Fire Cannon mi się przydaje? Z tym hiperaktywnym Jaxem nie, szczerze mówiąc. Mogę zmienić Rapid Fire Cannona na Phantom Dancera. Jest malutka szansa, że będzie trochę lepszy. Nie mam obu samonerek. Czy Jax coś na mnie palił? Chyba nie. Także mogę się spodziewać, że ma flasha w tym momencie. Przeciwnicy dalej nie zrobili Barona, co jest dla mnie niesamowite.
Nie będzie nam ciężko defić jakby minionów samych. Bo jednak ja jestem Kate, co nie? Z full buildem. I o dziwo, przeciwnicy dalej nie chcą robić tego barona. Oni mają jakąś taką niechęć do obiektów. Dlaczego Jax jeszcze nie wskoczył? Dobra, zabił mnie Kane. Za bardzo się skupiłem na Jaxie tutaj, ale już dwie osoby z tego teamu awczą, więc nie było żadnej szansy. Zobaczymy ten damage dealt, bo to jest coś, co mnie ciekawi najbardziej w tym momencie. Czy to wszystko na marne, czy nie wiem, czy... Czy może jednak zasłużyłem na tytuł najlepszego gracza w swojej drużynie? Ale nie w grze. 55 tysięcy, czyli 2 tysiące więcej od Jaxa. Skarner mniej od Soraki, a Kai'Sa? Tyle samo co Jhin. Tam 600 mniej to tyle co nic. No powiem szczerze, unlucky drużynka, ale się zdarza. Sam build w tej grze w miarę udało się pokazać. Jeżeli macie przewagę zasięgu, to można kleptomancję. Pytanie, czy inne runy nie są lepsze i pewnie są. I dlatego nikt nie gra z kleptomancją na Kate. Ale było całkiem zabawnie. Dobra, to na dzisiaj to tyle. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Peace.